Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o kliknięciu czerwonego przycisku subskrybuj i włączeniu powiadomień, dzięki czemu zawsze będziecie pamiętali o każdym kolejnym odcinku. Chciałabym także zachęcić do dołączenia na grupę facebookową, gdzie możemy dyskutować, gdzie możecie sugerować jakieś kolejne tematy odcinków i zawsze możemy sobie porozmawiać. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o sprawie, którą w 2004 roku żył cały Poznań. O sprawie, na temat której każdy miał swoją teorię i każdy bardzo mocno w nią wierzył. I w pewnym momencie nawet wydawało się, że sprawa ta będzie mogła zostać rozwiązana. Jednak niestety do dzisiaj nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się 18 lutego 2004 roku. A więc tak jak mówiłam, przenieśmy się do Poznania. Miasta, które jest największym miastem Wielkopolski i mieszka tam około 500 000 ludzi. Również tam, na ulicy Świętego Rocha, mieszka Beata Kotwicka-Iwanowska ze swoim mężem Rafałem. Para jest małżeństwem od 1998 roku. Poza wspólnym życiem łączy ich także wspólna praca, ponieważ para prowadzi biuro nieruchomości. Jest to głównie biznes Beaty, ponieważ to jej ojciec zainwestował pieniądze w ten biznes, natomiast Rafał bardzo jej w tym pomaga. Biuro to mieści się w tym samym budynku, w którym mieszkają, tylko piętro niżej pod ich mieszkaniem. Przez pewien czas para miała również oddział biura nieruchomości w Warszawie, jednak bardzo szybko okazało się, że nie jest to ani trochę dochodowy oddział i codzienne dojazdy do Warszawy były bardzo kosztowne. Tym oddziałem zajmował się głównie Rafał. Jednak w związku z tym, że nie było z niego zbyt dużych zysków, para postanowiła ten oddział zamknąć. Życie Beaty z takiej bocznej perspektywy wydawało się bajkowe. Kobieta miała dobrze prosperujący biznes, ładne mieszkanie, była młoda, zakochana, jeździła na zagraniczne wakacje, miała dobry samochód, a do tego wszystkiego od 4 miesięcy spodziewała się dziecka. W lipcu na świat miał przyjść pierwszy potomek Beaty i Rafała. Beata była drobną kobietą, była średniego wzrostu, miała 1,65 m, ważyła 45 kg, miała ciemne włosy i jak twierdzą wszyscy jej bliscy znajomi, zawsze ubierała się bardzo elegancko. 18 lutego 2004 roku miał być takim dniem jak każdy inny. Nic nie zwiastowało tego, co może się tego dnia wydarzyć. Była środa. Beata jak zwykle wstała o 8 i zaczęła przygotowywać się do swoich codziennych obowiązków. Rozpoczęła od wyboru stroju na kolejny dzień swojej pracy, ponieważ mimo tego, że Beata była w ciąży, ani trochę nie zwalniała tempa i ciągle wykonywała swoje obowiązki w pracy i nie rezygnowała, nie zostawała w domu. Tego dnia kobieta postanawia włożyć czarne spodnie, bordowy sweter i złotą biżuterię. Przed godziną 10 jej mąż Rafał wraca z zakupami, jedzą wspólnie śniadanie i o 10 Beata otwiera biuro. Tego dnia Rafał rozpoczyna swoją pracę od spotkania z przedstawicielką firmy TPSA, natomiast Beata idzie do biura i tam rozpoczyna od takich zwykłych, codziennych obowiązków typu poczta i jest w tym biurze sama. Kobieta również ma tego dnia w planach jedno spotkanie o 15 z klientem na osiedlu Lecha. O 14.15 Beata i Rafał postanawiają spotkać się w swoim mieszkaniu, gdzie chcą zjeść razem obiad, jednak w związku z tym, że Beata się spieszy na to spotkanie o 15, jedzą tylko pierwsze danie, a resztę obiadu postanawiają dokończyć wtedy, kiedy Beata z tego spotkania wróci. Kobieta twierdzi, że spotkanie to nie będzie trwało długo, więc powinna być w domu bardzo niedługo. Jest wieczór, a Beata ciągle nie wraca do domu. Rafał, trochę zmartwiony, postanawia jak najszybciej zawiadomić policję i dzieje się to jeszcze tego samego wieczora. Policja podejmuje działania od razu, biorąc pod uwagę fakt, że Beata jest w ciąży, mogła gdzieś zasłabnąć, mogło jej coś się wydarzyć, może potrzebować natychmiastowej pomocy, więc nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek zwlekaniu. Policja rozpoczyna działania od tej najważniejszej informacji, którą Rafał im przekazał. A mianowicie chodzi o to spotkanie z klientem na osiedlu Lecha, ponieważ no, kobieta miała tam wyjść
i jest to ostatnie miejsce, o którym wiadomo, że mogła być. Natomiast problem jest taki, że Rafał nie zna ani nazwiska tego klienta, nie wie, w jakiej sprawie miało być to spotkanie oraz nie ma pojęcia, pod jakim adresem mieli się spotkać. I tutaj też policja zaczyna przeszukiwać dokumenty w biurze Beaty, sprawdzają bilingi i telefonu, żeby w jakikolwiek sposób być w stanie zorientować się, gdzie kobieta mogła być i z kim mogła się spotkać. W tym samym czasie również Rafał nie pozostaje bierny. Mężczyzna drukuje plakaty ze zdjęciem swojej żony i z dopiskiem, że 5 marca 2004 roku kobieta kończy 19 tydzień ciąży. Rozkleja około 3000 tych plakatów w całym Poznaniu. Poza tym idzie też prosić o pomoc lokalne media i chodzi po różnych gazetach. Jedną z takich gazet jest Głos Wielkopolski. I tam prosi o zamieszczenie informacji o swojej zaginionej żonie wraz ze zdjęciem. Kiedy kolejnego dnia przychodzi po to zdjęcie, żeby je odebrać, dziennikarz zapamiętuje takie zdanie, które Rafał wypowiedział. A mianowicie powiedział w odniesieniu do zdjęcia, które otrzymał, że ono nie będzie już potrzebne. A Rafał wraz z innymi biurami nieruchomości w Poznaniu również oferują nagrodę w zamian za jakiekolwiek informacje o tym, czy ktoś widział Beatę, ewentualnie co może się z nią dziać. Jest to nagroda w wysokości 30 tysięcy złotych. W pierwszych dniach po zaginięciu swojej żony Rafał wydawał się bardzo zmartwiony i zaangażowany w jej poszukiwania. W kolejnych dniach policja przeszukuje całe osiedle Lecha, ponieważ no, informacje mówią, że kobieta była tam widziana po raz ostatni, więc szukają wszędzie w okolicy tego osiedla. Przeszukują również wartę, która przepływa nieopodal. Oczekują jakichkolwiek informacji, natomiast nic, absolutnie nic się nie pojawia, nie ma żadnego śladu po Beacie, nikt jej nie widział. Nie ma zupełnie nic. Policja również postanawia zajrzeć do mieszkania państwa Iwanowskich i sprawdzić jakieś ostatnie rzeczy, które kobieta robiła, zostawiła, zabezpieczyć ewentualnie jakieś ślady biologiczne. I kiedy tego pierwszego dnia po zgłoszeniu zaginięcia policja wchodzi do mieszkania, mają takie pierwsze wrażenie, że w mieszkaniu jest bardzo czysto, jakby przed chwilą wyszła z niego profesjonalna ekipa sprzątająca. Trochę ich to dziwi. W dodatku w powietrzu unosi się dość silny zapach detergentów. Policja w trakcie oględzin mieszkania państwa Iwanowskich odkrywa dość duże ślady krwi. A mianowicie są w stanie stwierdzić, że w łazience była duża plama krwi i zapytany o to Rafał stwierdził bardzo szybko, że jego żona miała częste krwotoki z nosa i jeden z takich krwotoków miał miejsce właśnie w dzień, kiedy zaginęła. Stąd też ta krew. Natomiast jeden z policjantów obecnych wtedy na miejscu przemyślał tę odpowiedź i doszedł do wniosku, że plama krwi jest dość duża, poza tym wygląda jakby była rozdeptana. I trochę go to zastanowiło, bo zdając sobie sprawę z tego, jak duże ślady zostawia krew, jak trudno ją zmyć z jakiegoś dywanu czy innych powierzchni, raczej kiedy przydarza nam się taki wypadek jak duże skaleczenie czy krwotok z nosa, staramy się tego nie roznieść po całym mieszkaniu. Kolejnego dnia, kiedy policja przyszła zabezpieczyć te ślady, Rafał otworzył drzwi i właśnie kończył odkurzanie dywanu, co również było takie trochę zaskakujące w momencie, kiedy mężczyzna powinien być w pełni skupiony na szukaniu swojej żony. Kiedy kolejne dni śledztwa nie przynosiły żadnych rezultatów, pan Wiesław Kotwicki, ojciec Beaty, zaczął naciskać na swojego zięcia, że być może warto zaangażować w tę sprawę prywatnego detektywa. I tak też się wydarzyło. Rodzina postanowiła wybrać detektywa Macieja Szubę, który niegdyś pracował w poznańskiej policji, a teraz był prywatnym detektywem. Prywatny detektyw wraz z policją kontynuowali przeszukiwania Poznania na ogromną skalę. Szukano na lądzie i w warcie. W poszukiwaniach brały udział psy policyjne, helikopter, nurkowie. Szukano w piwnicach bloków na osiedlu Lecha, bo podejrzewano, że być może kobieta jest gdzieś tam przetrzymywana, ewentualnie być może ktoś ją tam jakoś uwięził albo nastąpił jakiś inny wypadek. Przeszukiwano również kanalizację, jednak nigdzie nie było ani śladu po Beacie. W sprawie Beaty było bardzo wiele
hipotez, teorii i policja sprawdzała jedną po drugiej i odrzucała kolejne, które nie miały absolutnie żadnego potwierdzenia w dowodach. W momencie, kiedy zaginęła Beata, w Poznaniu grasował lubieżnik Piotr M., pseudonim Pirania. Mężczyzna atakował kobiety i zmuszał do czynności seksualnych i tutaj policja wpadła na taki pomysł, że być może Beata mogła paść jego ofiarą. Natomiast kiedy kilka miesięcy później mężczyzna został zatrzymany, nie przyznał się do tego, że Beata była jedną z nich i tutaj tą teorię odrzucono. Kolejną teorią, którą policja chciała sprawdzić w tamtym czasie, była grupa oszustów, która oszukiwała na zasadzie zamiany mieszkań. I Beata miała spotkać się z klientem w branży nieruchomości, prowadziła biuro nieruchomości, więc też przyszło policji do głowy, że warto być może sprawdzić taką teorię. Jednak w tym wypadku również nie znaleziono nic, co mogłoby potwierdzić, że to w tym kierunku trzeba szukać Beaty. Kolejnym krokiem było sprawdzenie gabinetów ginekologicznych. Kobieta była w ciąży. Jeśli z jakiegoś powodu albo została pozbawiona przez kogoś wolności, albo postanowiła się sama ukryć, prawdopodobnie w końcu musiałaby się pojawić na jakichś badaniach, konsultacji, czy też, nie wiem, na innym spotkaniu z tego typu lekarzem. Jednak żaden z lekarzy nie widział takiej kobiety, nie był umówiony z taką kobietą i również wszyscy zgodzili się, że jeżeli taka osoba przyjdzie, to gdzieś tam kogoś powiadomią. Idąc dalej tym tropem, mąż Beaty zeznał, że kobieta przed wyjściem miała na sobie dość sporo złotej biżuterii, więc policja postanowiła skontaktować się z jubilerami oraz z lombardami i pytali, czy przypadkiem nikt nie próbował sprzedać tego typu pierścionków, które miała na sobie Beata, czy też naszyjników. Jednak ten trop również donikąd nie zaprowadził. Kolejną taką hipotezą, która pojawiła się na samym początku tej sprawy, było porwanie dla okupu. Pamiętajmy, że Beata nie była bardzo zamożna, jednak była zamożną kobietą i istnieje tutaj taka możliwość, że ktoś mógłby chcieć ją porwać. Natomiast teoria ta została odrzucona już po kilku dniach, kiedy nikt się nie odezwał, aby o taki okup poprosić. Innym punktem zaczepienia, który tutaj również w śledztwie się pojawił, była teoria o tym, że Beata zniknęła z własnej woli. W trakcie śledztwa prowadzonego zarówno przez policję, jak i przez prywatnego detektywa wyszło na jaw, że małżeństwo Beaty i Rafała nie było tak idealne, jak mogło się wydawać, nie było też tak krystaliczne. Okazało się bardzo szybko, że Rafał jest osobą, która nie znosi dzieci i która dzieci mieć nie chce. A rodzina Beaty również wiedziała o tym, że Rafał nie chce zostać ojcem i często bardzo mówił o tym, że czas na to, aby mieć dzieci, będzie po 40, kiedy już będzie ustawiony w życiu, a może nawet nie. I bardzo też negatywnie się o dzieciach zawsze wypowiadał. Jego znajomi twierdzą, że często unikał spotkań, jeśli mieli oni przyjść z dziećmi. I policja wpadła na taki pomysł, że być może Beata postanowiła rozpocząć nowe życie, bo ona tylko dziecka chciała. Postanowiła rozpocząć nowe życie sama i po prostu nie kontaktować się z rodziną. Natomiast tutaj rodzina i przyjaciele kobiety bardzo szybko doszli do takiego wniosku, że oni znają Beatę i jednak ona by się w taki sposób nie zachowała. Gdyby chciała odejść od męża, odeszłaby od męża, ale nie przestałaby kontaktować się z całą swoją rodziną i ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi w momencie, kiedy tak naprawdę mogłaby potrzebować od nich jakiejś pomocy, będąc w ciąży. W ciągu kolejnych tygodni, miesięcy, kiedy śledztwo było prowadzone, policja, rodzina Beaty, a także prywatny detektyw Maciej Sztuba, wszyscy coraz bardziej zaczęli skłaniać się ku teorii, że Rafał może być w jakiś sposób zamieszany w zaginięcie kobiety. Prywatny detektyw twierdził, że Rafał był dość specyficzną osobą i zawsze był przygotowany na każde pytanie, zawsze miał przygotowaną odpowiedź, którą trudno było zweryfikować. I nigdy się nie zawahał, zawsze był dość chłodny i zdystansowany, nie wyrażał żadnej rozpaczy po zaginięciu swojej żony i również nienarodzonego dziecka, nie był w żaden sposób wytrącony z równowagi i zawsze wydawał się taki bardzo spokojny i zrównoważony.
Również pan Wiesław Kotwicki, ojciec Beaty, bardzo mocno skłania się ku teorii, że jego zięć może być zamieszany w zaginięcie jego córki. Mężczyzna twierdzi, że Rafał jego córki nie kochał, że nie chciał dziecka, które było w drodze i tak naprawdę był bardzo skoncentrowany wyłącznie na sobie. Również mężczyzna boi się właściwie tego, że nigdy swojej córki już nie zobaczy, biorąc pod uwagę ślady krwi znalezione w mieszkaniu państwa Iwanowskich. Zastrzeżenia rodziny Beaty oraz wszystkich jej znajomych do słów Rafała budziło bardzo wiele drobiazgów, takich jak na przykład fakt, że jeśli razem pracowali, prowadzili wspólną firmę, to dlaczego Rafał nie zainteresował się, z kim ma spotkać się jego żona, ani gdzie ma się spotkać jego żona i nie wiedział zupełnie nic na temat tego spotkania. Kolejną rzeczą jest to, że tydzień albo kilka dni wcześniej Beata rozmawiała z kimś z rodziny bądź z jedną ze swoich przyjaciółek o tym, że nie mieści się już w czarne spodnie z powodu ciąży. A Rafał w swoich zeznaniach twierdził, że kobieta właśnie te spodnie założyła na spotkanie, więc tutaj rodzi się taka nieścisłość, która może w jakiś sposób rzucać światło na to, czy mężczyzna mówi prawdę. Kolejną ciekawą informacją, która wyszła po sprawdzeniu telefonu kobiety, jest fakt, że informacje, które otrzymano od operatora telefonicznego, mówią, że telefon Beaty nie opuścił tego dnia miejsca jej zamieszkania, całej tej okolicy ich domu. Więc jeśli by wyszła na takie spotkanie, nie zabrałaby ze sobą telefonu albo byłby on wyłączony. Jeśli miałaby się skontaktować z jakimś klientem, to mogłoby być trudno bez telefonu. Kolejną rzeczą jest fakt, że na kilka godzin przed tym spotkaniem nie było żadnych połączeń wychodzących ani przychodzących na telefonie Beaty. Prywatny detektyw twierdzi, że coś mogło się wydarzyć już dzień wcześniej, niż mówi o tym oficjalna data zaginięcia Beaty, ponieważ nikt poza jej mężem Rafałem nie widział jej 18 lutego, nikt z nią nie rozmawiał, z jej telefonu nie wyszły żadne połączenia, więc tak naprawdę nie ma żadnego dowodu na to, aby Beata była cała i zdrowa 18 lutego rana. Również fakt, że Rafał wydawał się świetnie przygotowany do rozmowy z policją, świadczy tutaj o tym, że do czegoś mogło dojść troszeczkę wcześniej. Maciej Sztuba, ten prywatny detektyw, również twierdził, że Rafał zawsze odpowiadał na pytania w taki sposób, aby jedyną osobą, która może to potwierdzić, była Beata, która była w danym momencie zaginiona. Więc wszystkie te rzeczy były zawsze przyjmowane na jego korzyść. A mężczyzna, pełen wątpliwości odnośnie tego, czy Rafał Iwanowski mówi prawdę, czy też nie, postanowił wybrać się również w jego rodzinne strony, aby trochę zweryfikować, jakim człowiekiem jest Rafał, aby poszukać w tamtym rejonie Beaty, aby trafić na jakiś trop. Niestety nic to nie wniosło do sprawy i nie pomogło w znalezieniu Beaty. Kolejną taką rzeczą, która mogłaby świadczyć na niekorzyść Rafała, jest fakt, że bliscy Beaty zauważyli na ręku Rafała dość silne skaleczenie, takie, które dopiero zaczęło się jakoś tam goić. I zapytany o to mężczyzna stwierdził, że skaleczył się jakiś czas wcześniej przy przewożeniu przyczepy. I dopiero później pan Wiesław Kotwicki, czyli ojciec Beaty, tak przyszło mu na myśl, że to przedsięwzięcie z przewożeniem przyczepy wydarzyło się sporo czasu wcześniej, więc jeśli skaleczyłby się w tamtym momencie, to ta rana nie byłaby dzisiaj w takim stanie. Wiele ludzi twierdzi również, że nie najlepsze światło na Rafała rzuca fakt, że już kilka miesięcy po zaginięciu Beaty mężczyzna związał się z nową kobietą, był z nią widziany i wyjeżdżał z nią na wakacje. I to tak trochę pozwalało odczuć tym ludziom, że on nie czeka na powrót swojej żony. A po zaginięciu Beaty Rafał zaczął zajmować się biurem nieruchomości. Wcześniej to ona je prowadziła. I była też taka sytuacja, że nadal mieszkał w tym mieszkaniu, które należało do Wiesława Kotwickiego, ojca Beaty. Natomiast umowa była taka, że będzie mu płacił czynsz co miesiąc. I po pewnym czasie wyszło na jaw w okolicach roku 2011, że Rafał nie ma jednak takiej świetnej żyłki do interesów i biznes zaczął przynosić dość duże długi. Prawdopodobnie, aby jakoś wyjść z tej niekorzystnej sytuacji finansowej, Rafał zaangażował się w sprzedaż narkotyków. A został z tego powodu aresztowany
I jeszcze zanim nastąpiło to aresztowanie, spotkał się również ze swoim teściem, który poprosił go o opuszczenie mieszkania, w którym do tej pory mieszkał, ponieważ nie płacił czynszu i tutaj również narosły długi. A podpisali papiery, gdzie zgodzili się na to, że Rafał wyprowadzi się z tego mieszkania, mężczyzna wynajął inne mieszkanie, po czym został aresztowany i miało dojść do procesu. Jednak Rafał tego procesu już nie doczekał, ponieważ w tym wynajmowanym mieszkaniu w kwietniu 2011 roku mężczyzna odebrał sobie życie. Wiele osób łączyło to z wyrzutami sumienia, które może dręczyć Rafała, jeśli założymy, że zrobił coś swojej żonie i nienarodzonemu dziecku, i nawet bardzo dużo osób liczyło na to, że gdzieś w tym mieszkaniu znajdą wskazówkę, znajdą list pożegnalny, w którym będzie informacja, gdzie szukać Beaty, ewentualnie co się wtedy wydarzyło, natomiast nic takiego nie miało miejsca i w żaden sposób nie przybliżyło to do sprawy Beaty do rozwiązania. A policja również nigdy nie miała tak silnych dowodów, aby móc Rafała o cokolwiek oskarżyć. Nie było świadków, że mógł coś zrobić, nie było dowodów, nie było zupełnie nic, co mogłoby jednoznacznie wskazywać na jego winę. Jak w wielu znanych sprawach zaginięć w Polsce, w tej sprawie również rodzina zgłosiła się w sprawie pomocy do najpopularniejszego polskiego jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego. I tutaj miała miejsce pewna sytuacja, która została potępiona przez policję i przez prywatnego detektywa. A mianowicie Krzysztof Jackowski przy rodzinie oskarżył Rafała o to, że on jest winny i że ma coś wspólnego z zaginięciem Beaty. Oczywiście Rafał się nie przyznał. A później na temat tego wydarzenia wypowiadał się prywatny detektyw, który stwierdził, że było to posunięcie absolutnie niepotrzebne, biorąc pod uwagę fakt, że nie ma żadnych dowodów na to, że Rafał skrzywdził Beatę i absolutnie nie było powodu, dla którego miałby się w takiej sytuacji przyznać. Stwierdził również, że jedynym momentem, kiedy Rafał tak naprawdę stracił lekko równowagę i się lekko wystraszył, była ta sytuacja, kiedy znaleziono krew w mieszkaniu Iwanowskich i w tym też momencie Rafał postanowił zatrudnić adwokata. Na dzień dzisiejszy sprawa Beaty nadal pozostaje nierozwiązana, nigdy nie znaleziono nic, co może świadczyć o tym, że coś jej się wydarzyło. Rodzina jednak nie do końca wierzy w to, że ich córka kiedyś wróci i raczej szukają ciała kobiety. Jest kilka teorii, które mówią, że najlepiej będzie szukać na przykład w warcie, bądź trwała wtedy w okolicy miejsca zamieszkania Beaty budowa mostu i być może w konstrukcji tego mostu policja byłaby w stanie coś znaleźć. To już koniec tej historii. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś swoje teorie, czy słyszeliście o tym. Jeśli film Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dzięki czemu ten film będzie mogło zobaczyć dużo więcej osób. Oraz jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to pamiętajcie, aby koniecznie kliknąć ten czerwony guzik na dole. I dbajcie o siebie i swoich bliskich. I mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Cześć!